Hej, Sławomir Koper, historyk, autor książek historycznych. Dzisiaj opowiem o pewnym królu Polski, który z koronę zawdzięczał swoim przewagom seksualnym, to znaczy temu, że był bardzo dobry w łóżku. Pomimo libertyńskiej epoki, przyszły król Polski, Stanisław Poniatowski, jeszcze nie August, dość późno przeżył inicjację seksualną, ale zaczął od razu z wysokiego C, gdyż jego pierwszą kochanką została żona następcy rosyjskiego tronu, Katarzyna. Co więcej, niewiele brakowałoby losy Europy, świata, a przede wszystkim Polski, z powodu tego romansu potoczyły się zupełnie inaczej. Pewnego dnia, a właściwie wieczora, kiedy wybrali się razem na przejażdżkę saniami w Petersburgu, Poniatowski tak brawurowo powoził, że Katarzyna wypadła i rozbiła sobie głowę i długo leżała nieprzytomna. Ciekawe, jak potoczyłyby się losy naszego kraju, a także całego kontynentu, gdyby za kilka lat później nie wstąpiła na tron jako caryca Katarzyna II. Katarzyna nie miała sentymentów. Na teren rosyjski wstąpiła po zamordowaniu swojego męża, Piotra Ulryka. Była jednak doskonałym politykiem i wiedziała, że przynajmniej Poniatowski będzie zawsze czuł się jej, może nawet nie tyle klientem, ile będzie miał do niej sentyment. Nie omyliła się. Poniatowski do końca życia pozostał jej z tego powodu wdzięczny. Zachowała się ciekawa informacja na temat rozmowy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z najstarszym z żebraków warszawskich, Janem Beznosa, który na co dzień urzędował pod koloną Zygmunta. Kiedyś król go tam odwiedził w otoczeniu gapiów. Jan Beznosa wyznał, że dożył tak sędziwego wieku, dlatego że nigdy nie pił alkoholu. Król to pochwalił. Kiedy przyznał się, że też nigdy nie zażywał tabaki, król był jeszcze bardziej szczęśliwy. Natomiast gdy dodał, że nigdy też nie zaznał kobiety, wtedy Poniatowski się zdenerwował i pogonił go za pomocą swojej laski. Cóż, Jan Beznosa dożył lat 100, Poniatowski zmarł w wieku lat 65, a Katarzyna nawet jeszcze mniej. XVIII wiek to epoka libertynizmu, totalnego rozpasania erotycznego. Kontakt seksualny, miłość zredukowano do zetknięcia dwóch naskórków. W modzie było nie okazywanie zazdrości ani żadnych uczuć. Zresztą jeden z arystokratów wyraził się, że kto nie żył w tamtych czasach, nie wiedział, jak wygląda życie. Była zasadnicza różnica w pojmowaniu spraw erotyki, seksu i miłości pomiędzy Katarzyną a Poniatowskim. Po wstąpieniu na tron caryca Katarzyna zaliczała wręcz hurtowo oficerów gwardii, wcześniej wysyłając ich na obowiązkowe badania lekarskie. Natomiast Poniatowski wprawdzie miał dziesiątki kochanek, ale był koneserem kobiet, tak jak był koneserem sztuki. Otaczał kobiety zainteresowaniem, obdarowywał drogimi prezentami. Co więcej, wyprzedził nawet rewolucję francuską, jeśli chodzi o hasło typu równość i braterstwo. Gdyż wśród jego kochanek były nie tylko arystokratki, ale także aktorki, tancerki, czy po prostu warszawskie mieszczki. Cóż, ponownie dziękujemy Muzeum w Łazienkach, a jeżeli Wam się podobało, to lajkujcie i subskrybujcie. Pamiętajcie, nowy odcinek vloga zawsze w sobotę. Hej!